Witam. Rocznica powstania warszawskiego. Kto odpowiedzialny za wybuch wojny? Na różnych stopniach świadomości okazuje się, że jest ktoś inny odpowiedzialny. Różne stopnie świadomości są u mrówki, u zwierząt, u ludzi. I gdy się dokształcamy, gdy się uczymy, podnosimy świadomość. Ja wierzę w to, że w przyszłości, gdy podniesiemy świadomość, ograniczymy spożywanie mięsa do minimum, a może w ogóle. To wszystko zależy od świadomości. Ktoś powiedział, dopóki będzie spożywanie mięsa, to dopóty będą pola bitew. Bo skąd to siłę trzeba brać? No ale musimy, bo sam powiem, że trzeba to siłę brać. W każdym razie staram się ograniczyć. Stopnie świadomości. Ten najniższy stopień to winni napady są żołnierze niemieccy, Wehrmacht. Ale gdy się zastanowimy, to przecież chłopacy, mamusia im dała obrazek, zdjęcie, pomodlił się w ewangelickim kościele, ojcze nasz po niemiecku, synku wracaj. Ale muszę iść, bo dostał rozkaz. Dostał rozkaz. Więc winni są przywódcy, oficerowie. Idziemy dalej w świadomości, wyżej. A przywódcy dostali rozkaz od Führera. A nie byłoby Führera, gdyby nie było tych, którzy go stworzyli w jakiś sposób. Którzy za nim stali. Tam Wagner i potem taki był, który ten antysemityzm tak promował. On się tego uczył, chciał się im przypodobać. Idziemy dalej w świadomości. Dzieciństwo jego. Tata go lał, poniżał, tłukł go, a mamusia bardzo kochała, jakby był bóstwem. Te dwie sprzeczności tarcie wytwarzały. On wtedy nabrał takiej siły, tak jakby chciał się zemścić. Już pomijając to, że z tego, co wiem, mieszkał razem z Kubiczkiem, przyjacielem, w pokoju. I ktoś go tam widział na peronie, że jak się z nim wita, to całował go w policzek. No, żony nie miał, pan Adolf. Dzieci też nie miał. I takiego zakochania nie było w nim widać. Tam ten kamerdyner, który zmieniał pościel, nie widział żadnych znaków miłości. Czyli z tego wniosek, że nie, coś w nim było nie tak, jeżeli chodzi o relacje. A to też frustracja. Idziemy dalej w świadomości. Żeby napaść na kraje, to musiał mieć pieniądze, za które wyprodukował masę gigantyczną broni. To kosztowało miliony złotych. Tony złota. To jest niewyobrażalne pieniądze. Ktoś mu na to dał, pożyczył czy sfinansował. Czyli może ci finansjerzy są winni wojny. Różny stopień świadomości i się okazuje, że kto inny jest winien. A skąd banki mieli pieniądze? Od ludzi, którzy składali w banku. I się okazuje, że już widzicie, że za wybuch wojny, za powstanie wojny coraz dalej idziemy, się okazuje, że coraz większa, coraz inni ludzie są winni. Dlatego Maryja powiedziała w Fatymie, pokuta do wielu ludzi, do wszystkich, nie do jednego, tam do Adolfa czy do kogoś, tylko powiedziała do wszystkich, pokuta. Bo to się okazuje, jak podnosimy świadomość, to jest bardzo skomplikowane. Walczyliśmy z chłopakami, z Wehrmachtem, się okazuje, że po tych moich medytacjach, że na innym stopniu świadomości kto inny jest winien. Ciekawostka.
Pobłogosław Panie naszej ojczyźnie. Będziemy wyróżnieni. Jesteśmy święci. Polski kraj, Słowianie. Polski kraj błogosławiony. Maryja sobie w lasu podobała. Dziękuję za wysłuchanie.